Cześć, witam was serdecznie, Stanio, witam was w kolejnym Minecrafcie na modach, tym razem paczka Sky Adventure. Dokładnie, lecimy trochę w nowościach w tym momencie na serwerze Toastów. Jak pamiętacie, skończyliśmy na etapie przetwarzania kurczaków. Tak, tam są na dole kurczaki, kurczaki sobie rosną sobie, jest dobrze. Jednakże nadal nie mogę zrobić jednej zasadniczej rzeczy. Jest to egg, jeżeli dobrze pamiętam, z questbooka. Czego nie mogę zrobić? W questbooku mam takie coś jak chicken analyzer. Żeby zrobić chicken analyzer, muszę mieć jajko. Tylko zauważyłem, że to jest standardowe, czyste minecraftowe ma jajko, a nie żadne inne. Teoretycznie można z hatchery. Teoretycznie. Hatchery. Nie z chickens, które mamy tutaj dostępne, tylko z hatchery. To będzie trudno, bo hatchery to tylko to. Tego kurczaka. To jest smart chicken. A żeby go zdobyć, trzeba mieć zwykłego kurczaka. Dlatego też postanowiłem zrobić sobie nową platformę. Nową platformę, która docelowo będzie nam służyć na respin naszych zwierzaczków, jakieś świnki, jakieś różne inne rzeczy, które na pewno by się przydały. No i fajnie, roślinki rosną, fajnie wszystko rośnie, tylko jeden haczyk. Tu nic nie spawnuje się. To jest bardzo, bardzo źle. Dobra, wiecie co? Muszę zmienić ten czat, bo jest zdecydowanie za bardzo wkurzający. Tak, już od razu lepiej. O, od razu lepiej. Dlaczego się tu nic nie respi? Otóż, tutaj, w tym miejscu, Deep Ocean, biom Deep Ocean. Tu wszędzie jest Deep Ocean. I wiecie co? Załamałem się. Tak się zastanawiałem, dlaczego te moby się nie respią. Dlaczego to tutaj nic się nie chce respić, oprócz mobów wrogich. Wszędzie mamy Ocean albo Deep Ocean. I się po prostu załamałem. Natomiast zacząłem latać, używam tego flya, który tutaj mamy wykupiony przez administrację. Jak widzicie, także tutaj zbudowałem sobie taką małą faremkę, wszystko oczywiście jako fertilizer dirt, więc bardzo szybko to rośnie. Natomiast powiem wam, polatałem sobie i mniej więcej gdzieś w tamtych rejonach, tam hen, także 40 bloków w tamtym kierunku, czyli w kierunku co to będzie? Północy, tak, północy, mamy dostępne jak najbardziej miejsce, gdzie respią się moby. Bo tam jest jakiś sand i jest tam zdecydowanie miejsce, gdzieś biom górzysty, więc powinny się moby respić. Dodatkowo mamy parę nowych mobów na wyspie, takiego to konika, Skeleton Horse, oczywiście szkielety też były na nich, no ale w starciu ze mną trochę nie znieśli pojedynku. Zostały same koniki. No i tak stwierdziłem, że dwa sobie zachowam. Jeden tu jest, a drugi tu na dole. Natomiast, żeby teraz to wszystko przyspieszyć, powinniśmy zbudować teleporty, żeby móc się zrobić. Czyli zbudować teleport, zbudować wyspę i w tamtej lokalizacji zacząć się budować, aby móc moby respić. Choćby taką malutką wysepkę, takie 30 na 30, aby te moby mogły się zrespić i upolować kurczaka. Dlatego też docelowo mam nadzieję, że to wszystko będzie tutaj przeniesione. Tutaj trochę jeszcze pozlewam tych form. Natomiast no, te kurczaki naprawdę chciałbym, żeby coś tutaj więcej wynosiły. No jednakże nic mi tu więcej nie dają. Mam masę tutaj, miałem masę, bo trochę wyciąłem ink black chickenów. Do tego klejowe chickeny i tego mnóstwo. Mamy już 3 rodzaje chickenów, wszystko z jajek. Wyhodowane, fajnie, no ale nadal to nie jest to. Czyli nie mamy tego smart chickena, na którego nam bardzo zależy. Dlatego też dzisiaj robimy Ender IO, czyli teleporty, pulverizery. Pulverizer akurat nie jest z Ender IO, wiem. Bo pulverizer jest oczywiście z Thermal Expansion. Natomiast tutaj mamy tylko Machine Frame wersję podstawową Basic. Fajnie. Bardzo mi to cieszy, dlatego też będziemy Alloy Smelter będziemy musieli zrobić, tylko zwróćcie uwagę, Alloy Smelter wymaga Dark Steel Ingot,
żeby zrobić Dark Steel Ingot, oczywiście pomijając fazę kurczaków i to wszystko, czy mogę to jakoś w piecu pozyskać? Morten Dark Steel Ingot, muszę sobie zweryfikować. Raczej nie wydaje mi się, bo to jest typowa zbroja, typowe rzeczy, które nie dostaniemy. Oczywiście nie dostaniemy, dlaczego? Bo to trzeba ogarnąć w Dark Steel. Przepraszam. To. Dark Steel możemy ogarnąć tylko z moda, z alloys metala, czyli Iron Ingot, Pulverizer, Coal i Obsidian. Pulverizer, wiadomo, to podstawowy grinder może być. Grinder podstawowy, fajny, tani. No jest Nether Quartz, trochę będziemy poprzesiewamy po prostu. A to co? Ex Nihilo Creation. Jakiś nowy blok, spoko. Jak najbardziej jestem za. Natomiast mamy możliwość zrobienia Alloy Smelter w wersji Simple. Iron, Fournay, Simple Machine Chases i Grains of Infinity. Co to jest? Możemy pozyskać to z przesiewania dustu lub 50% za podpalenie bedrocka. My mamy swojego bedrocka gdzieś tutaj. Tak, wystarczy go podpalić. I postanowiłem, że zrobię automat, bo tego coś czuję, że będę potrzebował. Z Alloy Smelter, do tego jeszcze pewnie Sagmill. Pewnie wszystko to będzie wymagało tych Simple Machine Chases. No trzeba zrobić automat. Żeby zrobić automat, bardzo prosto wykorzystamy naszego bedrocka, który znajduje się na samym środku naszej wyspy. Dokładnie. Będę potrzebował kilka takich rzeczy jak Dispenser i Observer. Dispenser, który ma Cobblestone'a, Redstone'a i Bow, czyli Wook. Czyli tak, Redstone, jedna sztuka. Cobblestone, 7 sztuk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I bow. Ciekaw jestem, czy... Raczej nie mam. Czyli tak, stick. Trzy sztuki. Stringi. Trzy sztuki. W takim razie, skraftujmy naszego łuka. Nasz łuk, przepraszam bardzo. I mamy bow. Nasz automat. Dispenser. Ok, teraz flint and steel. Flint and steel. Raz, dwa. To nie. Nie chcę flinta. Flint and steel miał być. Nie flint. Flint. 3, 4, 5, 6. Dobra, na razie 6 wystarczy. I ustawmy ten automat, a niech będzie, że w tym kierunku. Do tego oczywiście jeszcze obserwer będę potrzebował. Obserwer. Z jakiegoś to powodu. Potrzebuję cobblestone'a 6, 2 redstone'a i nether quartz. Nether quartz oczywiście soul sanda, więc ja już się biorę za przesiewanie. Do tego będziemy mieć bardzo dużo potrzebować. Natomiast nether quartzu chwilowo nie posiadam. Przynajmniej zużyłem wszystko, co miałem na ostatnim craftingu i na pewno liczę na to, że Nether Quartz w końcu, o, już nam wypadła sztuka, pięknie. Do tego kobel 6 i 2 redstone, dokładnie, redstone. Ale weźmiemy tego redstone'a więcej, z tego względu, chyba że mamy redstone cable, red alloy wire, zobaczmy, czy to da radę. Zróbmy naszego obserwera, który będzie nam pilnował naszego ogniska. I dzięki temu obserwer, dobra, mamy to. Dzięki temu nasz obserwer będzie miał bardzo jasne zadanie. Tylko tak, nie w tym kierunku, już źle w ogóle tu stałem. Tu mamy oczy, tutaj oczy odpowiadają za to, żeby tutaj nam się stawiać. Czyli musimy zupełnie odwrotnie. Bardzo dziwnie, że myślałem, że się stawia w tym kierunku. No ale skoro nie działa, najwidoczniej nie chce zadziałać. Dobra, tu mamy nasze kabelki, które będą w tym stronę szły i tutaj będą się łączyć z tym. Tylko pytanie, czy mogę... No właśnie, nie wiem, raczej tak nie mogę. Zaraz zobaczymy, czy ja mogę tak się spiąć. Zaraz to zweryfikujemy. Do tego w takim razie bierzemy flint, wrzucajmy 5 sztuk, jedną sobie zachowam i... Okej. Okay. I on będzie co jakiś czas puszczał ten sygnał.
Tak, z tego względu, że obserwer nie otrzymuje stanu, obserwer w danej sekundzie puszcza i sprawdza ten stan. Nie wiem wprawdzie od czego to wynika, czy to jest wynika od tego, że... może dlatego, że tu... Okej, właśnie o to chodziło, że on będzie tutaj pilnował, że jak ognisko zgaśnie, to on się sam będzie odpalał. Bardzo mi na tym właśnie zależy, tylko pytanie, czy jak ja... Chyba od tego, że ja tu przebiegam, to zależy. Może i tak być. Może i tak być. W każdym razie... To może ustawmy? Nie, w tym kierunku raczej nic nie planuję stawiać. Zabudujmy to ewentualnie. I będzie oczywiście potrzebny nam hopper. Ale to nie będzie zwykły hopper, bo to będzie właśnie vacuum hopper, który bardzo prosto zrobimy. Bardzo prosty sposób zrobimy. Przyjmuję hopper. Hoppera, czyli iron, dużo irona potrzebujemy, 6 sztuk, 5 sztuk, iron, raz, nie, miecz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, to już mogę spalić, to też mogę spalić i soul sanda też mogę spalić, 5, chest, i do tego jeszcze oczywiście oko i obsydian. Ender Perla i Blaze Powder oraz do tego jeszcze będę potrzebować, zastanawiam, może tylko, że ja tutaj coś pracuję, może tylko taki zasięg być, nie wiem, do tego jeszcze obsydian. Dobra, skraftujmy teraz to wszystko razem, najpierw okienko, czyli Eye of Ender, dziękuję. Obsydian oczywiście i... A, jeszcze hopper. No kurczę, jeszcze ten diabelny hopper. Hopper, koper. Dokładnie. I teraz mamy tak, mamy to i mamy to. Mamy nasz vacuum hopper, który będzie odpowiadał nam za to, żeby tutaj zbierać temy. Weźmiemy jakiegoś prostego chesta. Postawmy go tu. Do tego dajmy tu. I dajmy tu, tylko tak, z tego względu, że zapomniałem. O, i dostałeś właśnie Grains of Infinity, bardzo, bardzo fajnie. Więc o, powinienem móc zlikwidować to. Teraz przynajmniej nie wiem. Ale dobra, tutaj mamy zbieranie itemów od tej strony. Nie od tej, nie od przodu. Nie od tej, tylko to będzie od tej strony. I tu będzie nam trafiać Grains of Infinity. I tak naprawdę ta maszynka już jest nieskończoną. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę, bo właśnie Grains of Infinity, tego już jak sprawdzałem, jest tego cała masa, będzie potrzebna. I teraz zastanawiam się, skoro mamy to, to teraz potrzeba Alloy Smelter. Tylko wiadomo, nie możemy tak zrobić. Lecimy w Simple Alloy Smelter. Irona 3 sztuki. Stone Gear taniocha. Furnay 2. Bucket i tu. Iron i Grains of Infinity. Bardzo, bardzo dobrze. W takim razie bierzemy się za masę Irona. Masę Irona mieliśmy tutaj potworzone. Więc tu zacząłem też przepalić zbroje końskie, więc zawsze to jest inaczej, bardzo lepiej to wydaje się. Te surowce jednak trafiają do nas nie z EMC, tylko tak z tych skrzyń. Ale wiem, pewnie powiecie, tak, korzystam z tego EMC, więc już tak nie ukrywaj. Tak, korzystam, ale nie tak jak co możemy pomyśleć, że wszystko wyciągam na potęgę w ilościach zatrważających. Potrzeby teraz tak, barsy. Czy tak? Ten blok musimy rozwalić. To jest jakoś tak, czy tak się bierze, dobra, mam 16. Iron barsy mamy tutaj. Jeszcze potrzebujemy stone i cobblestone. Cobblestone na tyle, dwa piecyki potrzebujemy zrobić. Super. Raz, dwa. Do tego jeszcze oczywiście stone gear. Tylko to był crafting taki lepsiejszy troszkę. Bo stąd to był tak wykładany, tak. Raz, dwa. Super, mamy dwa i dwa.
Do tego jeszcze potrzebuję bucket i simple machine. Simple machine, dobrze. W takim razie simple machine, żeby zrobić, potrzebuję tego grain. Dobra, zabiorę sobie dwie sztuki na razie. Nie będzie potrzebne na razie więcej nigdzie nic. Zróbmy sobie machine. Raz, dobra. I teraz... czego brakuje? W sumie niczego już. Daliśmy simple alloy smelter. Mamy gotowy, możemy postawić. Ale, jest problem! Nie ma zasilania! No to co teraz? Potrzeba nam zasilić tego alloy smeltera. Więc, ender. Ajo, jak możemy zasilić naszego alloy smeltera? Wiadomo, wiele sposobów jest. Natomiast w tym momencie chyba najprostszą metodą byłoby podpięcie... tutaj... generator. Zobaczmy. Generator. Możemy użyć tego generatora, który tam mamy, czyli tutaj. Coal generator. Można by. Jest dosyć tani. I nas nie kosztuje sporo, natomiast... zastanawiam się właśnie, czy on będzie przyjmował. Podkradnę go na chwilkę i zobaczymy, czy on będzie przyjmował tą energię. Ale w sumie, czy będzie to przyjmował. Zaraz zobaczymy, zweryfikujemy. Przyjmuje, o to jest ładnie. To w takim razie ten coal generator będzie. Bardzo on tani jest, iron casing jedynie. Bo moglibyśmy robić oczywiście sterling generator. Moglibyśmy, wiadomo. Natomiast tutaj weźmiemy sobie ten typ, czyli coal generator, potrzebuję zrobić go sticky, black quartz i 4 irona. Black. Sticky. I... co to było? I iron. I w sumie to co mamy. I tak, poleciało, odleciało, pofrunęło. Ja potrzebuję tego po prostu więcej. Dobra. Nie tutaj, tylko tu, przetwórzmy to. Zrobimy taki układ. Mamy to. Jeszcze brakuje nam tego. Węgla brakuje. Banał. Bardzo, bardzo wielki banał. I proszę bardzo. Gotowa maszyna. Tam odłóżmy tu, gdzie była. Trzeba by trochę węgla wyczaić. Dobra, może być. Teraz się może być. Fajnie. Tutaj zasilanie idzie z tego, ale tu podłączymy węgiel. I co? Mamy nasz alloy smelter. Jestem teraz mile. Możemy będziemy mieć teleport. I w sumie w tym momencie teraz nie. Enderio. Bardzo mnie interesuje ten teleport, bo jednak na tą wyspę jak będę chciał się teleportować, to zawsze będzie łatwiej poruszać się niż używać ciągle flya. Travel Anchor. Potrzebujemy Iron Ingot, Conduit Binder i Pulsating Crystal. Crafting sądzę, że jest do ogarnięcia, zwłaszcza, że mamy to wszystko tutaj, w naszym Tinkersie. Mamy jeszcze jeden blok, ale mamy... o, jak pięknie, jak piękny bloczek czekał na nas. I teraz mamy nasze conduit bindery, pulsating crystal, więc trzeba nam diamenta, a pulsating iron trzeba podzielić na drobne kawałeczki. Bardzo fajnie, nasz diament tutaj, powiem wam, że 5 sztuk, jestem zadowolony, zwłaszcza, że koszt tego, flint, zużycie, takie se bym powiedział. Natomiast naprawdę jestem zachwycony tym, że diamenty, tu raczej nie mamy, ale
Jestem zachwycony tym, że tak szybko się to przetwarza. Teraz poszukiwanie wielkich diamentów. O, swoją drogą chłopaki mieli tutaj 5 sztuk. Dobrze wiedzieć. Teraz potrzebowałoby diamenty. Emeraldy są, ale diamenty nie widać. I to jest smutek. Naprawdę to jest smutek, że diamentów nie ma. I teraz zagwozdka. Skąd pozyskać diamenty? A! Naprawdę, tego się nie spodziewałem, że diamentów nie może nie być. Wszystko mam na tej wyspie, naprawdę wszystko. Nawet tego, co nie chcę. A żeby diamentów nie było? No to już jest dziwne. Ktoś tu widzi diamenty? No serio, nie ma. To jest duży problem. Nie ma moich diamentów. Dobra. No w takim razie ja muszę poszukać diamentów. Ale od czego oczywiście mamy nasz kamień? Nasz kamień, który nam pokazuje, że możemy Philosopher's Stone plus Emerald daje nam 2 diamenty. Wow! To teraz chciałbym odzyskać mój kamień filozoficzny. Filostom. Il. A, już wiem o co chodzi. Bo miałem blok kwarcu włożony, dlatego diamenty mi nie skakiwały. Oczywiście, mówię, jakim cudem diamentów nie mam? No ale wszystko jest na swoim miejscu, tylko oczywiście blok kwarcu nam zablokował i dlatego też mnie to nie chciało działać. Ale dobra, mniejsza o to, bierzemy się w takim razie do dzieła. Potrzebujemy diament, pulsating iron, mamy pulsating crystal, nice, nice, very, very nice. I teraz nasz teleport, ender io. Nasz teleport, transfer, gdzie to jest? Gdzie to jest? Czekajcie, to jest... Tych. Wow. Za dużo tych maszyn, powiem. Dobra, trawę anchor, mamy iron i conduit bindery. Conduit bindery oczywiście clay, gravel i sand. Ale chyba mam conduity tutaj. A dobra, fajnie, mam wyuczone, bardzo fajnie, zróbmy sobie w takim razie więcej. Dwa, tutaj i tutaj, i do tego oczywiście tu. I jeszcze pójdzie, nie to, przepraszam, nie to, to będzie. I do tego jeszcze potrzebujemy, tylko nie to, to iron. Raz, dwa, trzy i cztery. Mamy pierwszą końcówkę, teraz potrzeba jeszcze jednej, więc oczywiście trzeba na kolejny diament zamienić. I tak, poproszę 9. Tutaj, tak. Gotowe, gotowe, teraz tutaj. Bindingi. Iron. I nie to, nie to, to. Teraz tak. Skoro mamy to gotowe, jeden zbudujemy. No i właśnie gdzie zbudujemy? Pewnie o góry bym coś tam zrobił. Wbijmy do góry, a tu niech się przetworzy, już mam 11. Wow. Tempo jest niesamowite tego. Ale tak, zróbmy sobie teleport tutaj. I kolejny trzeba będzie zrobić gdzieś tam, hen daleko. To czy mamy Angel Blocki? Angel, powinny być. Angel Blocki służą oczywiście do czego? Do stawiania bloków w powietrzu bez konieczności jakiegoś punktu startowego. Po prostu stawiają. Dlatego zróbmy sobie obsydian. Złoto i 2 piórka. Ops. Gold. 2 feather. Dwa federki. Dobra. To rozwalmy to. Tak, to tak. I tutaj. Tutaj mniej więcej tak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że jak najbardziej na plus. Wiecie co, ale bardzo mnie boli ten exp. Ja się boję, że zaraz ten exp się przekoziołkuje. Dlatego też będziemy musieli to szybko ogarnąć. Najpierw weźmiemy sobie tylko jeszcze trochę stona. Stone. Dirt.
Stony Dirt, który nam pokaże de facto, jak daleko musimy, gdzie, znaczy z czego zbudujemy nam wyspę, a jak daleko musimy lecieć, no to zaraz się przekonamy. Klikamy F3 i lecimy. Ocean, cały czas ocean, river, super, Stone Beach. Okej, tu mamy Extreme Hills już. Dobrze. No i tutaj tak naprawdę cały czas leci Extreme Hills. No, więc tutaj śmiało możemy się budować w tym miejscu. Bardzo mnie to cieszy. Dlaczego, zastanawiam się, dlaczego akurat nasza wyspa musiała się znaleźć tak nie w tym miejscu, gdzie wszędzie ten biom jest niestety nieprzydatny. Dobra, mamy naszego Angel Bloka. To będziemy budować naszą wyspę. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz. Dobra, ciężko się buduje w powietrzu, lepiej budować tak. I teraz ja w takim razie przystąpię do dalszych prac budowlanych. Wszystko miło, fajnie, mamy nasz spawner, mamy nasze miejsce, gdzie mogę się nauczyć, jednakże not enough power. Okej, no to jest duży problem dla mnie, bo jednak cóż z tego, że mam różdżkę, mogę ten, mógłbym się teleportować, jednakże nic mi to nie daje, w żadnym wypadku nic mi to nie daje i dlatego też będę musiał zbudować sobie miejsce, gdzie będę mógł naładować różdżkę. Z tego że względu, że tutaj wiadomo, nigdzie tu się nie da, muszę sobie zrobić oczywiście basic capacitor. Aha, to jest creative. Do tego potrzebuję irona, block of redstone i basic capacitor w postaci tutaj Grace of Infinity, copper ingot i gold nugget. No i spoko, w takim razie bierzemy trochę golda, tu było. Było, chyba. Albo się zmyło. Tak możliwe, ile nam już tu wyszło? 33 dropy, ja! Piękny drop, pięknie, cudnie. Weźmiemy sobie block of gold, super. Naszego przerobić na drobne, tak. Redstone block. Tak, 3-4. Chyba tego też trzeba będzie więcej. Tak sobie obstawiam, że jednak tego basic capacitor. Kapasytor już jest większy, wymaga basic capacitor 30. Czy się jedno od drugie różni? A, bo są double, dobra. To już wszystko jasne. Basic capacitor. Potrzeba nam tak, dużo redstone'a, dużo 4 basic capacitor, to są 2, 4, 6, 8. Potrzeba tych. Mówiłem, że się przyda. Mówiłem, na pewno mówiłem, a wy mnie nie chcecie pewnie czasami słuchać. Dobra, potrzebujemy jeszcze koper. Koper, dobra, cały stack weźmiemy i tworzymy nasze basic capacitory. Daliśmy 4, super. Teraz potrzebujemy jeszcze tylko irona i będzie wszystko, by móc już tworzyć te nasze podstawowe, znaczy ładować naszą różdżkę, bardzo, bardzo fajnie. Okej, okay, basic capacitor, jej! Jak ja się cieszę. Dobra, nadmiar energii będzie oczywiście tu odprowadzony i już się ładuje. I teraz tak, ja mogę tu różdżkę rzucić gdzieś. Hej! O co? Staff of power, empowered. To chcemy naładować, to jak? Czyżbym ja musiał teraz naprawdę, serio, muszę zrobić wireless charger? Czekajcie. To było. Moje kurczaki?
Co to było? I don't know. Okej. Okay. Dobra, tu. Czy ja widzę kurczaka tam? Ej. To jest kurczak. Chicken. Tylko nasz grinder by się... A skąd się tam kurczaki wzięły? LOL, no to mnie zażyło do żywego teraz. Dobra, mi się o to. Czyli na to wychodzi, że ja nie mogę tego podłączyć. Smutne. Wireless charger. W takim razie... Wireless charger potrzebujemy mieć. Charging antena. DeWatt. Tutaj mamy. Potrzebujemy elektryka steel. Okej. Okay. Wersja simple. Potrzebujemy elektryka steel. A elektryka steel czym jest? Czym jest dla nas elektryka steel? Tutaj molten elektryka steel. Przeklikajmy, może tutaj coś będzie. Nie ma tu nic w tym miejscu. Czym jest elektryka steel? Wire charger. No i to jest naprawdę będzie wyzwanie teraz. Co to będzie dla nas? Oczywiście jajeczko, wersja jajeczkowa, ale smelter. Iron ingot, silicon i pulver coal. Okej, okay, nie jest stratnie. Silicon potrzebujemy jedynie. Silicon to oczywiście, jeżeli się nie mylę, to jest w sagmilu. Sagmil w klej. Tutaj mam w alloy smelterze. Centrus Quartz Dust daje nam, tylko to jest uprightowy. A my potrzebujemy tu silikon na pewno. Jezu, jakie dźwięki. Potrzebujemy tutaj, żeby to zdobyć. Elektryka steel. A nie, może być. To obojętnie. No to fajnie. Bardzo fajnie. I są dwie ostatnie sztuki elektryka steel. Powiem wam, masakra. Ten Simple Ale Smart jest tak wolny, tak bardzo, bardzo wolny, że prawie zasnąłem. Zwłaszcza, że jest późna godzina, to wszystko możliwe. W międzyczasie oczywiście tak sobie dodałem także Quartz Grindstone. Bardzo banalny Grindstone Crafting. Grind. Więc tutaj tak naprawdę nie było co tłumaczyć. Chyba to się bardzo nie zmieniło. Natomiast Jezu. Simple Air Smelter jest beznadziejny. Ale dobra, teraz w takim razie róbmy nasz wireless charger. Simple wireless charger oczywiście. I to potrzebujemy tylko cobblestone na 4 sztuki. Jakby mieć już to, mam nadzieję, że już będziemy w domu. Bo już naprawdę mam dosyć tego czekania. Te wersje Simple są tak beznadziejne, że ja się boję, że ten wireless charger też nie będzie zbyt jakiś efektywny. No nic, sprawdzimy. Załadujmy go tutaj. Podepnijmy. O tu. Okej, naładował. I pytanie, czy mogę? Tak, mogę. Jest. Ładuje się. Jest. Jak ja się cieszę. Bardzo się cieszę. Teraz tylko ciekawy jestem, ile będzie zużywał nam energii w momencie, kiedy będziemy my tak naprawdę skakać. Zastanawiam się, ile będzie zużywał. O, nawet fajny efekt. Jest. 8%. Okej. Okay. Teraz podiwanie sobie go na chwilę. Halo? Tak? Dziękuję. Dobra, tutaj chyba mam bodajże drugi. Wezmę sobie drugi, naładuję. No, wypadają na potęgę jednak tutaj. A, to jest? Halo? A go jego tu już nie ma. No nie jest. Lagowało się. No, wszystko jasne. A tu mamy wersję naładowaną. Tu jest pusta i tu jest pusto. Dobra, wrzućmy te dwie. Da się tak radę wrzucić? Nie, da się tylko jedną. Więc tą już przetestujmy, jak to działa. Czy mogę teraz tak się przynieść? O! Już po energii? Już? Tak po prostu?
Ile ty zebrałeś energii? Serio? Ile ty tej energii zebrałeś? Takie... coś czuję, że tej energii będziemy mieć potrzebować bardzo, bardzo dużo. W każdym razie, tu się ładuje, tu się generuje. Bardzo fajnie. No to nic, tak naprawdę zostaliśmy w tym momencie z informacją jasną. Potrzeba energii. Potrzeba energii. Będę na pewno chciał wersję wprowadzić zwykłą, bo Simple jest beznadziejna, dlatego też zaraz będziemy robić sobie Dark Steel, która na pewno będzie potrzebna. Tego jest Obsidian, Pulverized Coal i Iron Ingot. A i zrobimy sobie prosty automat do pozyskania obsydianu. Wiadomo, z lawy, z Crucible, tak jak znacie, tak jak lubicie. Po prostu będziemy zalewać w bareli naszą... Moją drogą mam barelę? Czy tu powinna być jeszcze moja barela? Sprawdzam. Ciekawe. A jest może tutaj? Tak, wrzuciłem tym tutaj i ona się zapamiętała. No dobra, to w takim razie tą barelę wystarczy, że ja ją tutaj wstawię. O co chodzi? Pokażę wam już na szybko. Bucket. Już mam gotowe z lawą, ale nie. Biorę sobie naszą lawę, pyk, dziękuję. I dostaję obsydian. Tada! Nic trudnego, tylko kwestia troszkę zabawy. Tak naprawdę teraz już mając tutaj to coal i iron, wrzucam obsydian i już będzie się robiła Dark Steel. I tej Dark Steel wytworzę sobie już tak naprawdę sporo. Natomiast za dziś ogromnie wam dziękuję. Oj, patrzcie, akurat udało mi się, bo deszcz zaczął padać. Ha, 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 ha. Ogromnie wam dziękuję. Dziękuję wam wszystkim za to, że byliście. Naprawdę, powiem wam, sporo tak może nie było zrobione, ale jednak były te craftingi bardzo, bardzo ciężkie, żmudne. No i mamy automat do oczywiście palonego bedrocka. Jakby ktoś chciał, zapraszam ulepszać, przerabiać to, co lubi. Zachęcam was także do łapkowania, do subskrypcji, no i do polecania. I przypominam, jeżeli ktoś chce grać na tej pasce ze mną, niech pisze mi na Discordzie. Z chęcią z wami zagram, z chęcią z wami tutaj pogram, pojawię się i coś pobudujemy razem. Jeżeli macie taką chęć, pamiętajcie, że tylko trzeba mieć Minecrafta Premium. Na dziś wam ogromnie dziękuję, do zobaczenia, cześć!